Został podpisany list intencyjny pomiędzy spółką z grupy Thales TDA z Francji, Thales Polska oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych z Warszawy. Dotyczy to współpracy przy modernizacji śmigłowca bojowego posiadanego przez polskie siły zbrojne Mi-24. Mamy zamiar pracować wspólnie, wykorzystując polską myśl techniczną, doświadczenia, potencjał naukowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Przy pomocy kolegów z ITWL-u oraz opierając się na ich rozwiązaniach technicznych, które już z sukcesem zaimplementowali na przykład na platformie PZLW-3 Głuszec, mamy zamiar zaprezentować, przygotować dla polskiego odbiorcy, dla Ministerstwa Obrony Narodowej propozycję modernizacji śmigłowca Mi-24. Z naszej strony głównym elementem w tej modernizacji będzie bardzo nowoczesny system niekierowanych rakiet indukcyjnych kalibru 68 mm, niekierowanych, ale niezwykle celnych. I w ubiegłym roku udało nam się podpisać z Polską Grupą Zbrojeniową i z zakładami w MESCO list intencyjny dotyczący współpracy przy produkcji tych rakiet. I mamy nadzieję, że właśnie takie rakiety, te rakiety produkowane w MESCO będą stanowiły wyposażenie w najbliższej przyszłości śmigłowców Mi-24. To jest dosyć ciekawa o tyle inicjatywa, że jest otwarta. To znaczy, oczywiście my oferujemy nasz system przy tej modernizacji, o której wspomniałem, natomiast de facto zapraszamy wszystkich innych dostawców uzbrojenia, komplementarnego z naszym uzbrojeniem, aby do nas dołączyli. Oczywiście jak najbardziej zapraszamy również Polską Grupę Zbrojeniową, jesteśmy po wstępnych rozmowach, w szczególności zakłady WZL nr 1 z Łodzi. Możecie zresztą Państwo obejrzeć na stoisku zakładów WZL już taki demonstrator, czyli skrzydło śmigłowca Mi-24 z podłączonymi wyrzutniami naszego systemu Telson, rakiet 68 mm. To robi dosyć imponujące wrażenie. Jesteśmy obecni w Polsce 25 lat. Zaczynaliśmy od dostawy know-how, tak naprawdę technologii do systemu rozpoznawania swojobcy, czyli jak to się mówi po angielsku EFF. Współpracujemy już wiele lat z zakładami Radmor. Współpracujemy z marynarką wojenną. Jesteśmy obecni również w postępowaniach dotyczących dostaw pojazdów opancerzonych dla polskich sił zbrojnych. Na zewnętrznym naszym stoisku mogą Państwo obejrzeć platformę Hawkeye, bardzo nowoczesną, ale jednocześnie taką, która jest już dostarczana dla australijskich sił zbrojnych i która została opracowana w oparciu o bardzo bogate doświadczenie, które udało nam się zdobyć przy eksploatacji platformy starszej, Bushmaster, większej. W tym pojeździe, pomimo że był bardzo intensywnie eksploatowany w Afganistanie przede wszystkim, jeszcze nikt nie zginął i mamy nadzieję, że za rok i za dwa lata będę mógł powiedzieć to samo. Oferujemy także bezzałogowiec klasy Watchkeeper, brytyjski system bezzałogowy, który jest używany w Wielkiej Brytanii. Thales to duża grupa międzynarodowa. Jesteśmy obecni zarówno na rynku wojskowym, ale również na rynku cywilnym i kosmicznym.